Cześć, drzewnoekspert.pl, Marcin Leszczyński. Dzisiaj film o ląży Aruba. Tej ląży nie trzeba Wam przedstawiać. To XP Seychelles i ląża z końcówką specjalną, zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Edel Reeda. Kilka lat temu skonstruowałem na bazie tej ląży wiele zestawów. Okazało się, że jeżeli chodzi o cenę i funkcjonalność, przyjęło się i bardzo często zamawiacie tę lążę, gdyż po prostu jest niedroga, solidna, funkcjonalna. Nie ma tutaj tego zaplotu ręcznego, który generuje duży koszt, tylko jest wszyta ta taśma, a na tą taśmę u nas w sklepie zawsze domyślnie dostajecie osłonę, i która jest jednocześnie stabilizatorem karabinka. No i po sukcesie tej ląży Seychelles zamówiliśmy w Edel Reedzie na tej samej linii, w innej kolorystyce lążę Aruba, czyli to jest ta sama lina, czyli XPE Edel Reeda, 16-splotkowa lina, solidna, bardzo trwała, wytrzymała lina, mało podatna na takie przypadkowe uszkodzenia. Oczywiście nadal jest to lina, ale jednocześnie jaskrawe kolory ma i w przeciwieństwie do tradycyjnej Seychelles, gdzie na końcu musieliście zawiązać stoper, węzeł, który gdzieś tam mógł się zaczepiać, był nieporęczny do dopięcia do waszej uprzęży, to w przypadku tego nowego produktu taśma, tasiemka jest już po obu stronach 4 lub 5-metrowej ląży. To sprawia, że można dużo wygodniej sobie ją zaaranżować, dopiąć gdzieś do uprzęży oraz w przypadku zużycia lub uszkodzenia tego fragmentu, który jest najintensywniej używany, czyli tego 1,5 metra najbliżej karabinka roboczego, no to jeżeli coś tu się stanie, ciachniecie piłą ręczną, manualną, zaczepicie pilarką, cokolwiek, co spowoduje, że ten odcinek będzie już nie do użycia, to najzwyczajniej w świecie na drugim końcu macie certyfikowane, firmowe zaszycie Edel Reeda, gdzie dokładnie to samo możecie zastosować. Dwie osłonki na jednym i na drugim końcu. Tutaj poglądowo karabinek, widzicie, że jest stabilny, trzyma się. Tutaj po prostu dostajecie, obydwa końce są chronione tym stabilizatorem, także tutaj też w miarę płynne przejście, oczywiście tych kilka milimetrów tu się zbiera, więc to nie jest to samo co zaplot ręczny, to jest chyba jasne, ale nadal bardzo atrakcyjna cena jak na solidną lążę z pętelkami na obydwu końcach liny. Także dziękuję, drzewnoekspert.pl, ląża Aruba, cześć!